Dzień dobry, kochani, witajcie w nowym vlogu. Ja będę się szykowała zaraz do pracy, więc na chwilkę, dosłownie na chwilkę do Was przychodzę. Pogoda nam się tak skiepściła. Mam nadzieję, że jutro mam zaplanowane, wiecie, porządkowanie butów tam u mnie w przedpokoju, więc mam nadzieję, że już będzie znacznie, znacznie lepiej. Niemniej jednak powiem Wam, że już się cieszyłam na to lato. Już cieszyłam się, że będzie więcej słońca, że już tego deszczu nie będzie. Ja wiem, że deszcz jest też potrzebny, ale trochę już za dużo. Trochę już za dużo. Dobrze, kochani, ja chciałabym się z Wami przywitać tym króciutkim, a jakże wstępem. Dzisiaj będę robiła przepyszne klopsy rybne, więc postaram się szybko, oczywiście jak wrócę z pracy, coś takiego dla Was przygotować. Dla Was, no, krótki, fajny przepis, ja go kiedyś Wam też pokazywałam, ale przede wszystkim dla mnie, żebym też miała, wiecie, jakieś takie fajne zapasy. A jutro, tak, jest plan sprzątanie butów, więc wiecie, muszę po prostu zmienić te zimowe na letnie, a trochę tego, jak wiecie, mam. Więc mam nadzieję, że ci, którzy lubią właśnie takie zmiany, przeróbki, porządki, będą usatysfakcjonowani. Więc kochani, czekajcie na dalszą część tego odcinka. Jestem przekonana, że Was do tego zainspiruje i przede wszystkim to, co mnie też zawsze w takich filmach podnieca, w cudzysłowie, to jest motywacja. Mnie takie filmy organizacyjne też bardzo, ale to bardzo motywują do działania, żeby wstać i zacząć po prostu działać, a nie biadolić. A zbierałam się naprawdę już bardzo długo do sprzątania tych moich butów. Dobra, kochani, tym akcentem się z Wami witam. Was oczywiście zapraszam do oglądania. Jeżeli masz ochotę, oczywiście zostawię ślad po sobie w postaci komentarza, zostaw subskrypcję, a my co? Zaczynamy! A, i gdyby były tu osoby, które chciałyby wiedzieć, co mam na ustach, to jest ta konturówka Eveline, którą dość często Wam pokazuję ostatnio, bo skoro ją kupiłam, to chcę ją wykorzystać. No i mam najzwyklejszy taki prawie że przezroczysty błyszczyk marki Clinique. Dobrze, kończę, bo widzę, że jakieś niefajne odgłosy z zewnątrz pewnie ściąga kamera, więc może to być trochę nieprzyjemne dla ucha. Dobra, znikam, uciekam do pracy. Miłego oglądania. Moje śniadanie na dziś to jest twarożek. Dodałam do niego jogurt bałkański, trochę cebulki. Tu mam dwa jajka sadzone i mój chleb bez mąki. Na to plasterek żółtego sera. Widzicie, mnóstwo rukoli. Dałam też balsamico, no i orzechy włoskie. I voilà! Oczywiście moja zielona herbata z piwą, a jak żeby inaczej. Więc moi drodzy, zabieram się za swoje jedzonko. Wam życzę smacznego, jeżeli coś jecie. A my widzimy się w dalszej części mojego vloga. Last night I had a dream of us coming together. Wybaczcie, ale muszę Wam je pokazać. Po prostu muszę. Darę Wam też pokazywałam kilkukrotnie i te ciastka owsiane migdałowe również marki Ania. No są genialne. Te Darę z tym nadzieniem kokosowym. Wafelek jest taki czarny. Oba te produkty są genialne. Naprawdę. Co prawda te ciastka owsiane są drogie, tak uważam, ale jak są pięknie, cudownie wypieczone, to są rewelacyjne. Chyba 7 zł opakowanie, a to kosztuje też chyba jakoś tak 6 zł, nie jestem pewna. A tu mamy ile? Zaraz Wam powiem. 142 gramy. Tu mamy 150, no więc powiem Wam szczerze, od czasu do czasu można sobie na takie łakocie pozwolić. Przygotowuję już sobie bazę do klopsów rybnych. Tutaj mam tak, cebulkę oczywiście na moim ukochanym maśle klarowanym, do tego tymianek i dałam też przyprawę do gyrosa. Pachnie przepięknie w całym mieszkaniu. A teraz, moi drodzy, czas na rybę. Tak. To jest ten mintaj, kostka z mintaja, którą kupuję w Biedronce. Abramczyk, tutaj mamy chyba kilogram. Oj, nie umiem Wam powiedzieć, bo już rozcięłam, a nie, tutaj mamy.
570 gramów. I ja to wszystko zaraz miksuję. Na razie czekam, bo w zmywarce jest moja maszyna do rozdrabniania, więc to wszystko wezmę i możecie oczywiście pokroić kawałki, możecie to zmielić w maszynce do mielenia mięsa, jeżeli takową macie. Blenderem ręcznym może być Wam ciężko, ale taką krajnicę, którą ja mam, wiecie, taki ten rozdrabniacz, to on sobie naprawdę pięknie radzi. Możecie również kostki pokroić bardzo drobno, jeżeli macie ochotę. To będziecie wtedy mieli takie większe kawałki po prostu ryby w tych klopcach. Ja wolę jednak taką wersję, wiecie, mieloną. Więc póki nie umyje mi się w zmywarce moja maszyna, muszę poczekać. Ale tak czy inaczej bazę już mam. Tu już, moi drodzy, tak, przygotowałam sobie bułkę, którą wcześniej namoczyłam w mleku. To jest ta cebulka, którą przesmażyłam z przyprawami. I mamy to, moi drodzy, poczekajcie, jeszcze zapalę jedno światło. O, będzie może lepiej. W takiej formie zrobiłam tą masę rybną. Tak, wiecie, nie za drobno, ale żeby było. To idzie do mycia. Tu mam sól i teraz tak, jak możecie zobaczyć, dałam dwa jajka. Tu jest ta bułka namaczana w mleku, nie odsączałam jej, tylko z tym mlekiem ją tutaj daję. Tutaj mam tą cebulkę przesmażoną i do tego dodaję majonez i dodaję musztardę. Tu mam kielecką. Oleju troszeczkę do środka również będę dawała. Tu mam jeszcze przygotowaną bułkę tartą. Tu mi się już podgrzewa olej kujawski. Więc czas na to, żeby to wszystko połączyć. Oczywiście do smaku nie będę Wam mówiła, ile daję łyżek majonezu, ile daję musztardy, bo to wszystko tak naprawdę jest indywidualne. To jak lubicie, ile lubicie, musicie sobie spróbować w tak zwanym międzyczasie. Konsystencja no, musi być też taka, która będzie Wam odpowiadała. Dobrze, to ja zakładam moje rękawiczki i zabieram się do pracy. Produkcja, jak widzicie, trwa. Z tej porcji mięsa, jak możecie zobaczyć, to wyszły 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 klopsów. Tuż mi się smażą, bez żadnej panierki, bez niczego. Ja je tylko tak lepiłam, więc powiem Wam, że są genialne. Były trochę rzadkie, więc ja, moi drodzy, skorzystałam z babki jajowatej, łuski jajowatej, zwał jak zwał. Ona jest mielona, możecie ją też zastąpić na przykład mąką lnianą, czyli to jest siemielniane mielone, więc ono też fajnie tutaj wchłonie wodę, nadmiar wody i myślę, że będzie idealnie. Dodałam jeszcze troszeczkę bułki tartej do środka, tak jak widzieliście, olej, sol jeszcze dałam, ale wydaje mi się, że chyba jest mało soli, więc zaraz wyjmę sobie jednego na spróbowanie i sprawdzę. Wiecie, lepiej dosolić później, aniżeli przesolić, bo tego już później na pewno nikt nie zje. Dobrze, moi drodzy, ja się biorę dalej do pracy i dajcie mi znak, czy taki pomysł na przetworzenie właśnie ryb Wam odpowiada. Można z takiego klopsa zrobić sobie hamburgera, ale też powiem Wam, że do tego zwykła jakaś sałatka czy jakieś warzywa z grilla. Dlaczego nie? I mamy naprawdę przecudowne, smaczne jedzenie i takie bardziej lajtowe. Chociaż ktoś by mógł powiedzieć, no tak, majonezu dałaś tyle, bułkę dałaś, olej do środka. Dobrze, nie mówię, że to jest lekkie danie, ale smaczne i od czasu do czasu można sobie pozwolić. I powiem Wam tak, ja część z tych klopsów normalnie zamrażam i później mam gości albo na przykład mam ochotę na takiego klopsa, to go sobie rozmrażam i daję sobie jakieś buraczki, coś tam jeszcze. No,
ale póki co powiem Wam, że w całym mieszkaniu przepięknie pachnie. To już, moi drodzy, sobie przygotowałam. Będę robiła zamianę mojej szuflady z butami, bo dużo jeszcze tutaj niestety, ale mam, no, otwórzmy się, butów zimowych, jak możecie zobaczyć, więc to wszystko będzie musiało pójść do pudła. A tu przyniosłam sobie takie pudło, zobaczcie, z butami, które chciałabym już zacząć nosić. To są takie fajne na koturnie Lasockiego. Tu mam dużo oczywiście mojej ukochanej, a jakże, marki Guess. O, te też są bardzo fajne, z Lacoste. Są troszkę sztywne, ja je rzadko noszę, ale noszę je zazwyczaj, wiecie co, na takich krótkich odcinkach i one naprawdę dają radę. I mam tu jeszcze jedne takie fajne, zaraz Wam pokażę. One, tak, one są marki Żołb. Przepiękne, bardzo wygodne, polecam Wam. Troszkę kosztują, nie będę ukrywała, ale są przecudowne. I no, no najważniejsze, że są wygodne. Tutaj mają taki fajny zamsz. I to jest taki też fajny dodatek. No i ten charakterystyczny znak marki Żołb, czyli takie jakby dmuchawce, wiecie. No, tam jeszcze mam sandałki. Co tu jeszcze mam za buty? O, te też są super, super leciutkie z Mexa. W nich się dosłownie chodzi tak jak w bamboszkach. Serio. No, ja już je nosiłam, matko, całe zeszłe lato. Ja te buty chyba mam od 2 albo 3 lat, tak mi się wydaje. I one są, zobaczcie, całe są z zamszu, co prawda, ale one są prawie niezniszczone. No tu wiadomo, tu trzeba je wyczyścić i tak dalej, ale są przecudowne i przewygodne, no. Polecam. Sandałki, które też kupiłam. Ja nie wiem, gdzie je kupiłam, ale chyba na jakiejś stronie takich, wiecie, tych e-buty i tak dalej. Chociaż nie wiem, czy ja ich nie kupiłam czasem w sklepie Tamari. Nie. Kurczę, nie pamiętam, to mi się wszystko wytarło. W każdym razie są wygodne. Dobrze, niemniej jednak nie będę tutaj tego na razie wyciągała. Zaraz muszę jedną rzecz jeszcze skończyć, taką moją do pracy. I będę się pewnie brała za nagrywanie filmu dla Was z tą właśnie przeorganizowaniem tej szafy, szuflady raczej. Ale w szafie tak samo tutaj są jeszcze kurtki, płaszcze zimowe, więc to wszystko będę musiała zmienić. Nie wiem, czy jednego dnia mi się to wszystko uda, bo zaraz będę musiała też wychodzić, jak tylko ogarnę te buty z domu, więc no zobaczymy, może sobie na 2-3 dni to wszystko gdzieś tam rozparceluję. No, także tyle, moi drodzy. Taki mały update'ik, pytanie do Was, czy Wy już pozmieniałyście sobie szuflady i szafy z zimowej na letnie? Bo powiem Wam, że ja długo na to czekałam. Gdzieś tam miałam pojedyncze pary butów, ale jednak nie. Stwierdziłam, że nie ma co. Trzeba już po prostu to poogarniać. No dobra, kochani, to ja jeszcze kończę swoją pracę i za chwileczkę biorę się do pracy. Tej tutaj, którą widzicie. Zaczęłam już tutaj, wiecie, wyjmować wszystkie buty zimowe. Zaraz sobie zrobię taką totalną selekcję. Z tego pudła tak się zastanawiałam i myślę, że chyba wszystkiego nie wyjmę. Wyjmę tylko pojedyncze jakieś takie, wiecie, buty, które na pewno wiem, że będę chciała zacząć nosić. Bo mówię, nie ma sensu, bo ja i tak tego wszystkiego nie wynoszę. Wiecie, jak to jest? Zaczynacie nosić jedną parę i macie drugą, jakby, którą taką też bardzo lubicie i ją tylko zmieniacie, a no, tutaj chyba nie muszę nic więcej tłumaczyć. Dobrze, moi drodzy, ja stawiam aparat na statyw i biorę się za selekcję, porządki, bo ja to muszę po prostu już dzisiaj zrobić. Tak sobie postanowiłam i do tego dążę. Już mniej więcej, wiecie, zrobiłam sobie tę selekcję, czyli tak, tu mam te z Guessa, tu mam z Żołb, tu mam Tommy'ego, o tak, tu jeszcze też bardzo wygodne Laurena, cudowne są, niskie są,
One są dość niskie, więc też fajnie, bo kostka jest odkryta. Może w drugą stronę włożę je. Dobra. Mamy to. Albo tak. Kurczę, dobrze. Nie ma te buty już układać. Dobra. I teraz tak. Tutaj wszystkie takie trąbeczki sobie wezmę i poukładam. Tu mam te swoje klasyczne mokasyny, więc niech one sobie tam będą. A tu poukładam wszystkie te na koturnach. One są mega wygodne, są wysokie. Pomimo tego właśnie, że są wysokie, to są bardzo wygodne. Co ja tu jeszcze mam? O, te z Lacoste sobie też tutaj śmignę. Niech będą. O, te sandałki też tutaj może dam. Tu dałam, wiecie co, te moje welurowe, bo one mogą mi się przydać. Te schowam po prostu. Tych nie będę używała, tych też na razie nie będę używała. Zastanawiam się nad tymi zwykłymi trampeczkami. Ja je nosiłam, powiem Wam, że one są tak średnio wygodne, więc nie wiem, czy one mi się przydadzą. Nie mam pojęcia. Więc może je gdzieś tutaj też wcisnę. Niech będą. I póki co te buty zostawiam. Niech one sobie tutaj będą, może tu dołożę szpilki. O, a to są wszystkie moje zimowe buty, które muszę wziąć i schować. A jeszcze mam tutaj jedną parę do schowania. Tu mam kolejną, już bardzo mu wstało, bardzo, powiem Wam szczerze, bardzo wygodne. Polecam, że gdzieś dorwiecie, kupujcie sobie. A, i jeszcze to. Jeszcze jedna para takich czułenek, no bo to nie jest czas na tego typu buty. I czy wszystko tutaj mam? Te dwie pary sobie zostawię tu na wierzchu. To muszę wymyć, więc na razie nie układam. No może schowam, wiecie co, na razie je tutaj do szuflady. A jak umyję podłogę, odkurzę, to wtedy dopiero wyjmę je na zewnątrz. I chyba tyle. No i mamy to. No i zobaczcie. Porządeczek raz, dwa zrobiony. To idzie do mycia. Statyw idzie ze mną do kuchni. A ja to wszystko zaraz spakuję do kolejnego pudła. I już, moi drodzy, posprzątałam. Musiałam się przebrać, bo było mi za gorąco w tej bluzce, którą miałam przy sprzątaniu butów. Więc teraz biorę się za montaż filmu, mały relaks, może jakąś kawę sobie zaraz strzelę. A tymczasem, moi drodzy, jestem z siebie dumna, bo w końcu zrobiłam coś, co już mi dawno zalegało, a mianowicie te nieszczęsne buty. Wiem, ktoś może powiedzieć, ile ty tych butów masz? Mam, po prostu mam i wiem, że teraz przez dłuższy czas nie będę nic kupowała. Jedną rzecz, inaczej, dwie pary muszę kupić, to na pewno. Na pewno muszę sobie kupić jakieś takie botki na obcasiku, ale zobaczymy, może to będą jeszcze, będzie to jeszcze jedna para klasycznych mokasynek i wiem, że na wakacje chcę kupić sobie klapki, takie lepszej jakości, być może markowe, podobają mi się dwie marki. Są to klapki Hugo i druga para, która mi się też taka podoba, to Hilfigera. No i czy jeszcze coś jeszcze mam? No i jeszcze, dobra, niech będzie jeszcze trzecia para, Calvina Kleina i no one kosztują około 200 zł, więc już powolutku sobie zbieram pieniądze, więc na pewno skorzystam z tej okazji, więc jeżeli będzie jakaś fajna promocja, to którąś z tych trzech marek na pewno sobie kupię. Głównie oczywiście z myślą o wakacjach, ale wiadomo, że później będę używała tego jako normalnych takich klapek do chodzenia po mieszkaniu. Dobra, kochani, idę montować film, widzimy się później. Ja od rana już wzięłam się za porządki, tutaj wstawiłam gar przepysznej zupy buraczkowej, dołożyłam dwa rodzaje kaszy, dałam troszeczkę kaszy jaglanej i dałam kaszę pęczak, ale tą drobną. I tu jeszcze mam taką zwykłą mieszankę warzyw mrożonych, tam jest marchewka, seler, por. Ona była chyba chińska, tak mi się zdaje. Dobra, nieważne, w każdym razie to mi się gotuje. Doprawiłam do smaku, o tu jeszcze możecie zobaczyć, dałam jedną piramidkę smaku, którą uwielbiam i zazwyczaj ją kupuję w Lidlu.
Mam jeszcze trochę torebeczek, więc zapas jest. Zostawiłam na razie bez pokrywki, żeby ta woda odparowała, bo później będę chciała ją jeszcze przykryć. No i zaleję, tu już mam przygotowaną śmietanę 18, także będzie w temperaturze pokojowej. I obiad w sumie na przyszły tydzień do pracy mam z głowy. Moi drodzy, jesteśmy w łazience. Przyszłam, żeby, wiecie co, zrobić sobie... Dobra. Usta. Przepraszam za oświetlenie. Ja zaraz wybieram na szkolenie. Tak, tak, powiem wam, że ostatnio naprawdę bardzo dużo u nas mamy szkoleń i fajnie. Po moim ubraniu możecie zobaczyć, że niestety pogoda się skiepściła i to bardzo, bo mam golf. Mam golf, bo jest naprawdę chłodno, chyba nawet mamy 19 czy 18 stopni. A, właśnie, bo teraz mam, będę mówiła, co nałożyłam. Mam tę konturówkę do ust Eveline Cosmetics i ona jest w numerze Pink Rose. To jeszcze wam tak pokażę. Wiem, że tutaj nie mam najlepszego oświetlenia w łazience. Nie wiem, czy akurat zobaczycie tutaj Pink Rose. No jest Pink Rose, jakby nie było. I do tego jedno z moich ukochanych Maybelline Superstay Matte i to jest kolorek 65. Dobra, nie będę czytała. Coś mi dzisiaj wzrok odmawia posłuszeństwa, to jest ten numerek. Dobra, wracamy. Marynarkę na to dzisiaj, po prostu jestem cała na czarno. Taki dzisiaj czuję vibe, jak to mówią. Przepraszam was za to oświetlenie, ale w pokoju, w salonie jest jeszcze ciemniej. Dobra. Mam nadzieję, że jest ok. I do tego takie najzwyklejsze, zobaczcie, srebrne kolczyki założę. Tak też byłam wczoraj. Niech bodajże, no lubię je. One są takie skromne, ale zobaczcie, ale też dodają takiej fajnej kobiecości. Ona spada. Więc zaraz na pewno muszę wziąć parasol. Na to jeszcze nałożę sobie taki prochowiec. Czarny. Dobra. Ojej, Boże. Jak na złość. Jak się człowiek śpieszy. No właśnie. I zapach. Zapach na dziś oczywiście Obsession. Pamiętajcie, z tym zapachem trzeba naprawdę uważać, bo on jest naprawdę, on jest killerem. O, jest przepiękny. To jestem ja. To jest mój czysty orient. Dobra, kochani, to tyle. Chciałam wam z tego miejsca bardzo podziękować za to, że jesteście, za to, że byliście ze mną i w tym vlogu. Jeśli masz ochotę, oczywiście zostaw ślad po sobie w postaci komentarza, bądź też subskrypcji, będzie mi bardzo miło. A na pewno, jeżeli ta subskrypcja zostanie przez siebie wciśnięta, żaden film nie umknie twojej uwadze. Dobrze, kochani, tym akcentem już kończę. Dziękuję wam pięknie. No i co? Do następnego. Ciao. I remember the days, all those years ago that never fade away. And I remember your face when you hit the ground. I can recall the time and place.